Za nami pierwsze posiedzenie Leszczyńskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. Nowi członkowie Rady złożyli ślubowanie, podczas którego zapewnili, że swoją funkcję będą pełnili uczciwie, godnie i rzetelnie, mając na uwadze dobro miasta i jego mieszkańców. Prezydent Łukasz Borowiak wręczył każdemu z członków Rady akt powołania. Podczas tajnego głosowania na trzyletnią kadencję wybrano przewodniczącą, którą została Maria Zielony. Funkcję zastępcy powierzono Irenie Sierpowskiej-Glapiak, a sekretarza Teresie Rękosiewicz. Wśród 11 radnych seniorów zdecydowana większość to panie, mężczyzn jest zaledwie dwóch. W pierwszym posiedzeniu Rady trzeciej kadencji gościnnie udział wzięli Urszula Osiejewska, przewodnicząca pierwszej kadencji i Bolesław Szudejko, przewodniczący drugiej kadencji. Posiedzenia Leszczyńskiej Rady Seniorów będą odbywały się przynajmniej raz na kwartał.